Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Aleksandra Donocik. Dzień dobry, witam serdecznie. Współorganizatorka zlotu ciężarówek pięknie pomalowanych Master Truck 2013. Paznokcie pomalowane w europejskie flagi, to przypadek? Że akurat nie, 10 różnych państw? Specjalnie moja stylistka paznokci została poproszona o to, żeby wymalować te flagi, z których państw będziemy mieć uczestników. Czyli zlot całkowicie międzynarodowy. Dokładnie. Skąd więc przyjadą ciężarówki do Opola? Przyjeżdżają, już w tej chwili przyjechały samochody z Finlandii, z Niemiec, z Danii. Natomiast dojeżdżają do nas Szwedzi, przyjadą Czesi, Słowacy. No tak jak tutaj widać, cała plejada, Norwegia. To Polacy też będą? Polaków będzie najwięcej, w głównej mierze Polacy. Dobrze, że nie mamy upalnego lipca, bo co by było, gdyby, tak jak to czasem bywało, policja czy inspekcja transportu drogowego zakazywała ruchu ciężarówek, bo rozjadą nam roztopiony asfalt. Zlot byłby odwołany? Raczej nie. No, są to pojazdy, które w tym przypadku nie transportują dóbr, więc być może dałoby się jakoś nocą przejechać. Nocą nie obowiązują te zakazy. Nie są ciężkie. Wolę sobie nie wyobrażać tej sytuacji. Dobrze, zacznijmy od tego, kiedy zlot się zaczyna, gdzie go będzie można obejrzeć? Zlot otwieramy oficjalnie w piątek o godzinie 16 i do późnych godzin nocnych będzie można już oglądać ciężarówki, które na pewno wieczorem się rozświetlą. W sobotę od godziny 10 też właściwie do późnych godzin nocnych i niedzielę od 10 do 18. Na lotnisku Polskiej Nowej Wsi. Tak, miejsce imprezy to lotnisko Polska Nowa Wieś, a Aeroklub Opolski. Kiedyś to było na Politechnice Opolskiej, ale już tam się przestały mieścić ciężarówki. Tak, zdecydowanie już ostatnia edycja na Politechnice to już było bardzo ciasno, bardzo naprawdę, a teraz tam trwają jakieś roboty, prace budowlane i nie było takiej możliwości. To ilu uczestników będzie? Na tą chwilę mamy zgłoszonych 300 załóg, czyli 300 pojazdów, natomiast prawdopodobnie część z nich nie dojedzie, ale też przyjadą takie, które nie są zgłoszone i my w miarę wolnych miejsc je staramy się rejestrować. Czy co roku przyjeżdżają te same ciężarówki, tak samo pomalowane, czy jest rotacja uczestników? Jest rotacja zdecydowana i są zmiany. Jest też tak, że niektóre sprzęty wychodzą z obiegu, mówiąc kolokwialnie, ponieważ już się robią stare, a pojawiają się zupełnie nowe, pojawiają się nowi tuningowcy. Dlatego też my na przykład przyjmujemy na zlot uczestników, którzy nie są do końca tacy naprawdę szałowi, ale oni jakby łapią tego bakcyla i na drugi rok naprawdę już przyjeżdżają w super, naprawdę świetnymi maszynami. To jest zlot, w którym są także konkursy. Co takiego będzie wybierane? Są konkursy piękności ciężarówek, czyli oceniamy je w kategoriach różnego rodzaju. Na przykład staramy się wybrać samochód, który ma najpiękniej wytuningowane wnętrze, który ma zrobione, nie wiem, tapicerki skórzane, jakieś pomalowane deski rozdzielcze, przeróżne dołożone elementy car audio. Zresztą Car Audio też ma swoją oddzielną kategorię zewnętrzne. Wprowadziliśmy w tym roku nową kategorię na najładniejszy motyw, bo okazało się, że czegoś takiego brakuje, że są samochody, które na przykład no nie mogą się pochwalić jakimś wspaniałym środkiem kabiny, natomiast na zewnątrz mają świetny aerograf i świetne motywy. Jest też taki konkurs Master Mini Truck. Tak, jest konkurs Master Mini Truck. To są nasi uczestnicy, którzy mają małe ciężarówki, czyli modelarze. To znaczy, że małe to do 3,5 tony, czy to są modele sklejane? To są zupełnie małe, sklejane modele własnoręcznie przez nich i też mogą się pochwalić niesamowitymi dziełami sztuki. To są tacy hobbyści, którzy swoje wolne chwile poświęcają na to, aby robić repliki tych dużych samochodów. Myślałem, że to może jakiś konkurs dla dzieci, że ciężarówki pomalowane przez dzieciaki. Dla dzieci też jest konkurs. Dzieci mogą wybrać swojego faworyta. Mają specjalne oddzielne karty do głosowania, ponieważ u nas karty do głosowania zakupują tylko dorośli, a dzieci wchodzą pod opieką rodziców, więc żeby nie były pokrzywdzone, żeby również mogły wybrać, mają swoje karty na punkcie, na takim stoisku specjalnym przeznaczonym dla dzieci. Tak, mogą głosować. Co jest takiego w malowaniu ciężarówek, że to ludzi tak kręci? No, to jest chyba kosztowne hobby.
Jest to bardzo kosztowne hobby, ale wydaje mi się, że to jest tak, jak ktoś kocha swój samochód, to stara się, żeby on był najpiękniejszy. Trochę jest w tym też takiego szpanu, żeby po prostu zwrócić na siebie uwagę, a my, każdy z nas chyba ma troszeczkę w sobie czegoś takiego. No i później dochodzi do tego jeszcze rywalizacja, więc jeżeli kolega ma na przykład lepsze, to ja muszę mieć jeszcze lepsze. Ale to oni na własną rękę te samochody tuningują, czy to są firmy, które się specjalizują w malowaniu, no takich, można powiedzieć, artystycznych dzieł? Przeważnie jest tak, że korzystają z pomocy jakichś artystów. Zresztą do malowania aerografem profesjonalnego jest kilka osób w Polsce i do nich są kolejki. Ale są też tacy, którzy starają się sami własnoręcznie coś zrobić. No, też mamy z tym problemy, ponieważ mają później pretensje, że spędzili całą noc i pokrwawili sobie ręce na szyciu, na oprzywaniu własnoręcznie kierownicy w ciężarówce. Ale niestety z bliska efekt bywa nieciekawy, więc my nie zwracamy na to uwagi, jakim sposobem ktoś dokonał tego, tylko po prostu oceniamy efekt. A ile kosztuje pomalowanie takiej ciężarówki? No to są jakieś kuluarowe kwoty, nie jestem w stanie Ale podać. Ale można za to kupić porządny samochód osobowy? Na pewno, tak. No to dziwnych wyborów dokonują ci panowie, tylko panowie, czy także panie? Są panie w branży, oczywiście, jak najbardziej. Zaliczam się do nich również, też mam trochę wytuningowaną swoją mniejszą ciężarówkę. Ale nie taką malutką sklejaną. Nie, nie, nie. Jeździ normalnie po Tak, no, tak, po van drogach. Jeździ na własnych kołach. Jakie motywy przeważają? Czy jest w ogóle jakiś taki trend, że maluje się, nie wiem, faceci malują kobiety na maskach tych swoich samochodów? Czy jakieś motywy filmowe też są, pamiętam? Różnie to bywa, zależy kto co lubi. Są motywy bajkowe, są motywy muzyczne. Na przykład jeżeli ktoś, nie wiem, kocha swój zespół, będzie skania Guns N' Roses. Zresztą bardzo ładna, z wymalowanym jednym z moich idolów z lat dziecięcych, Axlem. Są właśnie filmowe motywy, bardzo dużo jest filmowych. I przepiękna ciężarówka, która właśnie stoi już u nas na placu, jest pomalowana w motywy z Piratów z Karaibów. Świetną sprawą jest to, że do tej ciężarówki jest dorobiona cała scenografia, a więc przywieźli ze sobą armatę, która pasuje do tego, przywieźli jakieś umeblowania, jakieś sieci rybackie i to wszystko w oprawie muzycznej, którą mają przygotowaną, związaną z takimi morskimi motywami, no świetna sprawa, naprawdę. Ja pamiętam kilka lat temu był taki motyw z filmu Szybcy i Martwi, chyba z Sharon Stone. Taka ciężarówka. A propos motywów muzycznych, to jest na przykład jakiś fan zespołu Weekend, który sobie wymalował ten? Nie spotkałam się z czymś takim, aczkolwiek kierowcy słuchają przeróżnej muzyki i słuchają i metalu, i bardzo dużo słuchają takiej mocnej muzyki klubowej, to się nazywa, tak? Ale spotkałam się też, że Weekend jest. Jest w autach. Współorganizatorami czy też patronami honorowymi tej imprezy są Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy. Jaka jest ich rola w zlocie ciężarówek? Staramy się przy okazji tej piknikowej atmosfery też edukować kierowców, a także publiczność, ponieważ ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, jak ważny jest zawód kierowcy, jak dużą rolę pełnią ciężarówki na naszych drogach. Zazwyczaj są przyzwyczajeni do tego, żeby ich krytykować, że rozjeżdżają drogi i tak dalej. Tak, nie są zdają niebezpieczne, sobie... zabijają ludzi. Tak, nie zdają sobie sprawy natomiast z tego, że gdyby te ciężarówki stanęły, to w tym momencie po prostu w ciągu 2 dni nie mamy co jeść, nie możemy jeździć autami, bo nie ma paliwa, nie mamy co pić, nie mamy nic, bo wszystko na czym siedzimy, na co patrzymy, wszystko czego dotykamy, czego potrzebujemy do życia, przywiozły ciężarówki. Tego się nie da zrobić busem. Czyli będą jacyś eksperci z tych instytucji, będą... Eksperci z instytucji edukują kierowców, żeby poprawnie stosowali się do przepisów o czasie pracy kierowców, czyli żeby zwiększyć to bezpieczeństwo na drodze, żeby oni nie przekraczali tych czasów, a tym samym sprzyjali temu, żeby nie dochodziło do wypadków wynikających ze zmęczenia, z nadmiernego obciążenia organizmu. Tak samo Inspekcja Transportu Drogowego. Oni odpowiadają na wielokrotne na pytania kierowców, które są z racji tego, co oni wykonują, są przeróżne, żeby się przygotować do kontroli na drodze, żeby nie łamać przepisów, żeby samochód był w dobrym stanie technicznym. Są przeróżne kwestie i oni, ci eksperci właśnie z tych instytucji na naszym zlocie nie są po to tutaj, tak jak na drodze, żeby ich kontrolować i mandaty dawać, tylko po to, żeby właśnie zapobiec temu na przyszłość, żeby ich wyedukować. Ta impreza cieszy się dużą popularnością. Ilu zwiedzających się spodziewacie w tym roku?
Ciężko mi jest powiedzieć, ile ludzi będzie. Mamy nadzieję, że będzie dużo, ale na to ma też wpływ pogoda i jeżeli będzie bardzo gorąco, to może przyjechać mniej ludzi, bo to nie sprzyja oglądaniu ciężarówek na takiej, można powiedzieć, patelni asfaltowej, jak tam będzie. Jak będzie padało, no to też średnio, no mamy nadzieję, że kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy osób nas odwiedzi, no bo mamy sygnały z całej Polski, z całej Europy do nas jadą ludzie, więc... Ale pogoda chyba jest dobra, może pozostanie taka przez cały weekend. Zapraszamy do Polski, trzymajmy. Na tej wsi, na lotnisko, na Master Track 2013. Bardzo dziękuję za rozmowę. Aleksandra Donocik, współorganizatorka imprezy, była moim gościem. Rozmowę prowadził Maciej Nowak.